Cześć, Tomek Strejch dla fansportu.pl, jest ze mną pan Jacek Murański, witam serdecznie. Cześć, witam serdecznie. No można powiedzieć, ale się porobiło. Nikt się tego jeszcze wczoraj nie spodziewał, że tutaj sprawy będą przyjmą taki nieoczekiwany obrót. No i jaki jest pana komentarz w takim wypadku? Ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że przy okazji ostatniej edycji to na przykład brakowało rodziny Murańskich podczas robienia wywiadów, no i jakby przy tym całym kontencie. No i dzisiaj na tej konferencji było widać, że no, to jest wielki powrót, no i emocje sięgają zenitu. No tak, ale tej sytuacji nikt nie wyreżyserował. To poszło na prawdziwych emocjach, na spontanie. Po pierwsze, Mateusz doznał bardzo poważnej kontuzji. Kontuzji została na szczęście bez przemieszczenia, została złamana kość w okolicach tchawicy. Taka kość no, grubości 5 mm. Tak jakby jabłko Adama, tak? Tak. Na szczęście bez przemieszczenia. Tam było promieniowanie w kierunku barku bólu. Pojechał na tomograf, okazało się tam w Trójmieście, w którym się przygotowuje, okazało się, że no na szczęście bez przemieszczenia, okazało się, że to nie bark, do barku szedł tylko ból promieniujący, okazało się właśnie, że nastąpiło to złamanie i gdyby trening trwał jeszcze chwilę, to mogło się zakończyć tragicznie, tak jak mnie lekarz uświadomił, gdyby doszło do pęknięcia z przemieszczeniem, to mogło się skończyć zabiegiem chirurgicznym i tracheotomią, czyli oddychaniem przez rurkę. Ja te dokumenty, kiedy wyniki tomografu zostały opisane przez lekarza w szpitalu, wysłałem do federacji i z informacją, że no niestety, no walka się nie odbędzie. Tam potrzebny będzie czas na przerwę plus rehabilitacja, więc najbliższy wolny termin to jest 13 i marzec. Na to dostałem informację zwrotną, czy ja bym zawalczył w miejsce syna. Z bardzo korzystną ofertą finansową. I skonsultowałem to z trenerem. Trener doradził mi, Jacek Rumniak doradził mi, że nie bierzemy tej walki, gdyż owszem, ja jestem w przygotowaniach, ale na Marcina Najmana. Marcin Najman do Arkadiusza Tańculi to jest w ogóle sportowo, to jest przepaść ich dzieli, w sensie korzyści sportowo na korzyść Arkadiusza Tańculi. I tak naprawdę to ten Marcin Najman to nie mógłby nawet butów czyścić Tańculi sportowo. No i tyle, no dodatkowo jeszcze, już nie będę mówił, bo to akurat nie ma znaczenia, że ja jestem 22 lata starszy, bo to nie było przedmiotem, ale Jacek mi też uświadomił, że tak naprawdę od dłuższego czasu pracujemy tylko jedną ręką, ponieważ ja mam naderwanie tutaj torebki stawowej w stawie łokciowym, właśnie, która powoduje, że tak naprawdę praca odbywa się tylko jedną ręką. I właśnie Jacek Rumniak powiedział mi, że jeżeli już w ogóle z tą jedną ręką do walki miałbym wychodzić, to tylko w klatce 2x2, która ograniczy możliwość, po prostu idzie bomba na bombę. Ale w ferworze, pewnie będzie pan korzystać z tej lewej ręki, prawda? Tego nie wiemy, no będą blokady powbijane, no zobaczymy, gdzie będzie próg bólu. Ale co do zasady... A jak wygląda jeszcze prawa ręka, bo dzisiaj zwrócono na to uwagę na konferencji. Aha, myślałem, że są jakoś mocno spuchnięte te kostki. Nie, no akurat tyle, że... Znaczy, te są nieużywane, lewa jest nieużywana, dlatego wszystkie uderzenia idą na prawo, może dlatego Hubert, prowadzący konferencję, zwrócił uwagę na tą prawą, no bo prawa jest teraz eksploatowana. Ale muszę przyznać, może tego nie być widocznego w kadrze, ale ma pan bardzo ostre kostki, więc gdyby to była formuła faktycznie na gołe pięści, no to mogłyby ciąć jak brzytwy, tak? No o to mi chodziło, bo dlatego właśnie idąc dalej. Więc w związku z tym ta propozycja, że jeżeli już w ogóle mielibyśmy tę walkę brać, to w formule klatki 2x2, tak żeby dystans był mały i żeby była bomba na bombę, więc... Finalnie będzie 3x3. W tą prawą mogłoby wejść, tak, ale przedstawiłem tę ofertę federacji. Dostałem od prezesa Pasternaka informację, że jest to niemożliwe. No i tyle na tym, ale żebym przyjechał na konferencję po to, żeby jednak w imieniu Mateusza przedstawić sytuację widzom, z szacunku dla widzów po prostu, żeby przedstawić, jak to wygląda i że się odbędzie walka, ale na 13. No i co się stało? No i w lobby hotelowym obok recepcji stała żona prezesa Pasternaka, pani Joanna, stał prezes Pasternak i stałem ja, przechodzący Tańcula, chcąc opluć mnie w twarz. Ja się uchyliłem przed tym plunięciem, trafił w panią Joannę, w żonę prezesa Pasternaka. No i reakcja prezesa Pasternaka była taka: daję ci tę klatkę, zawalczysz,
Ja poczułem się w tym momencie zobowiązany, bo tak, no, została opluta jego kobieta w mojej obecności, nie tyle z mojej winy, co no, poczułem się w obowiązku. Wiedziałem, o co mu chodzi, powiedziałem, tak, okej, jak zrobisz tę klatkę, to na tej ofercie, którą wczoraj odrzuciłem, jeżeli będzie ta klatka, to wchodzimy w to. No i finalnie no, tylko jeszcze zażądałem gołych pięści i uderzenia łokciami, żeby zmaksymalizować swoje możliwości, no bo nie mam czym bić, no więc lepiej, żeby ta prawa uderzała gołą pięścią i żeby ta głowa jeszcze była. No finalnie właśnie zostało mi to rozrysowane tutaj przez inżyniera federacji odpowiedzialnego za rozstawienie oktagonu i zwizualizował mi to, że no niestety no 2 na 2 jest niemożliwe, żeby z oktagonu to na bazie tych słupków, które są, wykroić 2 na 2, ale 3 na 3 jak najbardziej. Biorąc pod uwagę to, że staję tutaj w obronie honoru kobiety, zgodziłem się na te 3 na 3, odpuściłem nawet, bo tańcula nie zgodził się na gołe pięści i na uderzenia głową, a już uznałem, że to jest szczegół. Ja słyszałem, że to wynikało z problemów sędziowskich chyba, że sędziowie nie podejmują się akurat sędziowania pojedynków na gołe pięści. Nie, to na głowę, chodziło o uderzenia głową. Okay. Ale na gołe pięści przecież jak to? A przecież Gromda jest na gołe pięści. Tak, ale chodziło akurat o tych sędziów, którzy są zakontraktowani. Nie, chodziło o głowę, że jakby powiedzieli mi, że sędziowie się nie podejmują prowadzenia walki, gdzie będą dopuszczone uderzenia głową. Odpuściłem gołe pięści, tańcula powiedział, że nie. Dobrze, odpuściłem, więc wychodzimy, wychodzą dwie jego pięści, moja jedna i mamy klatkę 3 na 3. Mhm. Czyli klatkę rzymską, tak jak się rzymscy gladiatorzy konfrontowali. Ja chciałbym jeszcze na chwilkę odejść od tematu Fame MMA i zestawienia z Arkiem Tańculą, mianowicie do Marcina Najmana. Czy ta walka się kiedykolwiek odbędzie? No to jest Marcin Najman, ja mogę mówić za siebie. Ja jestem podpisany z Federacją Elite Fighters, zakontraktowany. Marcin Najman chyba też podpisał Marcin ten kontrakt. Najman jest też zakontraktowany, ja wziąłem zaliczkę, Marcin Najman wziął zaliczkę. No ja swoich umów dopełniam, tak, i realizuję swoje umowy, natomiast no ja nie mogę wszystkiego, no jeżeli ja mam umowę na walkę z Marcinem Najmanem, więc no jeżeli federacja mi nie zagwarantuje walki z Marcinem Najmanem, to jest po stronie federacji tak naprawdę, no to co ja mogę zrobić, no to nawet bardzo chcąc, no to przecież go tam na siłę nikt nie zaciągnie do tej klatki. A jak to mniej więcej było, bo pierwotnie mieliście się mierzyć w MMA VIP, pan powiedział, że nie będzie się mierzyć w MMA VIP, tak? Tak. Jakie są tego przyczyny? No, takie są tego przyczyny, że ja nie będę legitymizował tego, co tam się dzieje. Tam są walki, gdzie facet bije kobietę. No, przecież patrzą na to dzieciaki, które nie rozumieją tego przekazu, co za tym idzie. No, tam już jest kompletna degrengolada, moralny upadek. Ja powiedziałem, że za żadne pieniądze nie wejdę do tej federacji i padła oferta od wspólnika Marcina Najmana. Czyli Elite Fighters. Nie, spadła oferta Elite Fighters, podpisaliśmy się z Elite Fighters, ja i Najman. Obie strony zostały zaliczkowane, czyli ja i Najman. Podpisaliśmy aneks, ja i Najman, przenoszący walkę z 4 grudnia na 29 stycznia, bo federacja chciała, żeby to się odbyło w hali Gliwicach, w tej najnowszej hali, żeby nadać temu jeszcze większy wymiar. Po czym nagle Marcin Najman na swojej federacji, gdzie miał ogłosić naszą walkę, ogłosił, że walki nie będzie. Ale jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Otóż na drugi dzień po tym wybryku wspólnik Marcina Najmana zaproponował mi, że walka na MMA VIP, na walkę na MMA VIP, on jest w stanie dysponować budżetem dla mnie 600 tysięcy. Dlatego odpowiedziałem publicznie. Ani 600 tysięcy, od razu ucinaj, ani 1 600 000, nie pójdę tam, no bo twarz się ma tylko jedną. Ja się nie sprzedam. Ja się nie sprzedam, żeby promować patologię za pieniądze. No bo ja wyjdę stamtąd, dalej muszę żyć. Ja mam swoją przeszłość, ja mam swoją teraźniejszość, mam swoją przyszłość. Nie sprzedam się za żadne pieniądze. Więc od razu ucinając, żeby już nie było gradacji. Ani 600, ani 1 600 000 nie zawalczy na MMA VIP u Marcina Najmana, bo tam promowane są walki, gdzie faceci biją kobiety. No to jest niedopuszczalne. To jest klarowne. Znaczy jakby ten ciąg przyczynowo-skutkowy. To jest moje stanowisko, ja swojego zdania nie zmienię. Ja chciałem zapytać jeszcze o jedną rzecz, mianowicie zanim w ogóle tutaj sprawy się pozmieniały i nastąpiła propozycja zestawienia z Arkiem Tańculą, to mówił pan, że prawdopodobnie zostanie pan zestawiony z kimś, z byłym zawodnikiem z KSW. Czy możemy porozmawiać na ten temat? No nie, bo to już jest w gestii federacji, no ale teraz jakby są inne karty rozdane, tak? To wszystko jest, tam jest kontrakt podpisany. No ale bo ja miałem trzy typy.
Ale redaktorze, cokolwiek by pan powiedział, no ja nie mogę mówić za federację, ale teraz jest nowy dzisiaj spisany, przed chwilą, znaczy praktycznie teraz na gorąco spisany kontrakt. Tamten jest dalej już podpisany w realizacji. Teraz mamy jeszcze następny element, zdrowie Mateusza, więc ja się skupiam teraz na zdrowiu Mateusza, na swojej walce, którą mam za 5 dni, na tym, żeby jeszcze w miarę doprowadzić tę rękę, żeby w ogóle była chociażby jakikolwiek stopniu sprawności. No i tyle, już nie będę wybiegał w przyszłość co do 13, no zobaczymy, co los przyniesie. Jesteśmy podpisani, tak. Jestem ja podpisany na zawodnika z przeszłością w KSW, z dużą przeszłością w KSW i z przeszłością zawodową, tak. Okej, okay, dobra. Do ciężkiego, powyżej 120... Walczył już w fejmie? 120 kg. Nie, no dobra, nie będę ciągnąć za język, bo to może mieć jakieś konsekwencje później, a nie o to w tym chodzi. No dobrze, panie Jacku, no zobaczymy pana w akcji w sobotę. Już niedługo. Wszyscy też są ciekawi faktycznie, no bo krąży wokół tego dużo historii. Będzie moja wersja z jedną ręką, no, ale ja jakby... Nie to, że coś próbuję wyjaśnić, no takie są fakty. Będę walczył z jedną ręką sprawną, no i tyle, no ale wychodzę do tej walki, no bo jakby sytuacja jest dla mnie... nie mogę sobie pozwolić. No, w mojej obecności opluto kobietę, to oplucie było przeznaczone dla mnie. Czuję się zobowiązany i tyle, no i wychodzę. Z wielką ciekawością będę obserwować ten pojedynek, bo też jestem ciekaw, co faktycznie wniesie pan do tej rzymskiej klatki. Także... Jednorękiego bandyta. Jednoręki bandyta, dokładnie. O, dobre. Teraz mi przyszło, jednoręki bandyta. Dziękuję bardzo za rozmowę w takim razie. Życzę, żeby łokieć był w jak najlepszej kondycji. Dzięki. I zdrowia dla Mateusza. Dziękuję. Dzięki.